1914 roku Brytyjczycy połączyli dwa zarządzane przez siebie terytoria, tworząc kraj o nazwie Nigeria. To znacząca data zarówno dla Nigeryjczyków, jak i Adwentystów Dnia Siódmego. W 1914 roku David Caldwell Babcock przybył z Sierra Leone do Nigerii. Pastor Babcock zapoczątkował działalność misyjną Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w tym zachodnioafrykańskim państwie. Dziś świętujemy stulecie Nigerii i stulecie podjęcia pracy misyjnej w tym kraju przez Babcocka. Po roku pracy pastora założono tu trzy niewielkie szkoły i pozyskano 7 nowych wyznawców. Niestety z powodu choroby w 1917 roku misjonarz zmuszony był powrócić do Anglii. Mimo względnie krótkiego pobytu w Nigerii, skutki jego pracy misyjnej odczuwane są do dziś. Kościół adwentystyczny dalej wspierał misję w Nigerii i w 1959 roku otworzył pierwszą instytucję oświatową o nazwie Adwentystyczne Seminarium Afryki Zachodniej. Przez 40 lat seminarium służyło Kościołowi, ale jasne było, że potrzebne było poszerzenie oferty edukacyjnej dla społeczeństwa. Jednak do zrealizowania tego celu potrzebne było coś więcej niż ciężka praca i poświęcenie. Potrzebne były środki na budowę, akredytacja rządowa i status uniwersytetu. Ogólnoświatowa rodzina wsparła ten projekt darami 13 soboty. Dzięki Twoim darom w 1999 roku powstał tu nowy budynek. Wcześniej dysponowaliśmy tylko kilkoma salami lekcyjnymi. Mając takie wsparcie, mogliśmy znacznie zwiększyć ich liczbę oraz dobudować pokoje dla nauczycieli. Wasze dary przyczyniły się do dynamicznego rozwoju naszej uczelni. Szkoła spełniła wymogi rządowe i przyjęła nazwę Uniwersytetu imienia Babcocka. Gdybyśmy mogli wyobrazić sobie wpływ naszego wsparcia misyjnego, jakże chętnie uczestniczylibyśmy w takich projektach. W pierwszym roku działalności na Uniwersytecie imienia Babcocka było kilkuset studentów. Obecnie jest ich 8 tysięcy. Otrzymują tu coś więcej niż tylko tytuły. W ubiegłym roku 1000 studentów postanowiło przyjąć chrzest i podążyć za Jezusem. Eukilo studiuje na tym uniwersytecie. Gdy tu przyszedł, nie był adwentystą, ale przyjęte tu metody nauczania przyczyniły się do zmiany jego życia. Najbardziej zaintrygowało mnie to w tej uczelni, że wpaja się tu wartości chrześcijańskie. Wszystko, czego się tu uczy, postrzegane jest z biblijnej perspektywy. Przede wszystkim nauczyłem się tu łączyć wiedzę akademicką z życiem duchowym. Rodzice i znajomi są świadkami przemiany charakteru i zachowania studentów. Kadra dzieli pasję doskonałego kształcenia w każdej sferze życia. Obecnie na kampusie powstają nowe budynki. Uniwersytet imienia Babcocka wygląda jak małe miasto. Dziś liczy wiele wydziałów, prowadzona jest tu szkoła średnia, nadawane są stopnie naukowe doktora. To fenomenalny rozwój instytucji służącej społeczeństwu. Czy składałeś dary misyjne kilkanaście lat temu? A czy zrobisz to w najbliższą 13 sobotę? Choć dary 13 soboty to tylko część darów misyjnych zbieranych na całym świecie, możesz mieć pewność, że mają one ogromne znaczenie. Dziękujemy Ci za wsparcie misji modlitwami i darami. Bądźmy dalej zjednoczeni w misji.